Fakat, a ty jesteś naturalna? Nie, i się z tym nie zgadzam. Tak, ale zobacz, padło właśnie tutaj sformułowanie od AJ-a, że wszystko można ćwiczeniami. Mhm. A dlaczego ty poszłaś na łatwiznę i zamiast sobie zrobić fajną dupkę, jak na przykład ma owca? A, poczekaj, ja tu się wtrącę, to tak? Tak proporcjonalnie nie wszystko da się, bo na przykład ktoś chce mieć duże pośladki, dużą dupę, no. Ale z dużymi pośladkami wiąże się duża objętość w udzie też na przykład. Wiesz, i wszystko idzie tak, że nie rozbudujesz samej dupy. Ale biały rycerzek wybronił fakat. Dziękuję, że cię podoba. Jest okej, okay. Ale nie o to chodzi. Po prostu myślę, że sylwetkowo, instagramowa sylwetka, coś tam, to trzeba coś wstrzyknąć tu i tu, bo kobieta nie chce mieć dopieprzonej nogi, chce mieć dopieprzoną dupę. Mhm. I no właśnie to... z tego powodu postanowiłaś nie wybierać tej drogi siłowni, tylko iść do chirurga? Ogólnie ludzie myślą, że dupa zrobiona na siłowni i dupa zrobiona u chirurga wyglądają tak samo, ale nie wyglądają tak samo i nie osiągnęłabym takiego efektu. Ja nadal nie mam takiego efektu, jaki bym chciała. Trochę mi zeszła ta pupa, jak zaczęłam trenować, bo to był tłuszcz i on się spalił naturalnie. I po prostu mi się podoba ta sztuczna dupa. Która wygląda inaczej niż ta wyćwiczona. Tak jak tutaj kolega dobrze mówi, że ta proporcje, wyćwiczona... Proporcje. Tak, są inne zaburzone, proporcje. Bo, żeby kobieta na przykład miała też duże pośladki, dużą dupę, naprawdę, wiesz, to bardzo często, jeżeli to jest wypracowane na siłowni, to będzie miała takie kobyły tutaj, że po prostu cała będzie duża. Nie? I ja na przykład lubię to. Ja tak samo. Ja wiesz, ja... No, a ty serio? Ja różnie, zależy. No a ja... Mi się inaczej podoba i inaczej gdzieś siebie widzę. I mi okay. się podoba sztuczna sylwetka. Dobrze, ale ty jesteś bardzo młodą osobą. A teraz już mówisz tak, że... A kiedy mam wyglądać dobrze, jak nie teraz? Okej. Okay. Ja uważam, że ty wyglądałaś już dobrze bez operacji, ale mówisz, że zaraz jeszcze raz chcesz sobie robić operację pośladku. Zrobiłaś sobie bardzo dużo zabiegów na twarz, że nawet żeby od milimetr lepiej wyglądała broda, to sobie robisz. A pamiętaj, że... Obserwuje cię bardzo dużo młodych dziewczyn i nie uważasz, że... A czy uważasz, że w takim razie powinnam to ukrywać, mówić, że naturalnie broda mi się wydłużyła, skoro chcę to zrobić, to nie, idę nie chodzi i to sobie o ukrywać, robię. Chodzi mi o zaakceptowanie siebie. Zobacz, Ksajo ma za kola i ma to gdzieś. No słuchaj, ja nie można mieć wszystkiego. No, ale to od każdej strony można się dopieprzyć. Ja bym nie zamienił swojego dużego No ale tak mi się podoba, to jest moje ciało i będę robić z nim, co chcę. Na bujną czuprynę. A, okej. Okay. Wyobraziłeś sobie? Nie, ale ja sobie wyobraziłem. Wiesz, chodzi mi o to, że dużo influencerek, robiąc sobie masę operacji i zabiegów, zamiast uczyć te młode pokolenie, zaakceptujcie siebie taki, bo ja rozumiem, jeżeli ktoś ma duży problem, że mu dokuczają, bo ma jakiś nos, z którego się śmieją dzieci, gdzieś to weszło mu na psychikę, że sobie chce zmienić, ale już nawet takie drobne rzeczy. A skąd wiesz, że mi ktoś nie wszedł na psychikę i nie powiedział mi na przykład, że mam brzydką brodę, że on sobie ją zrobiła? Jestem tylko człowiekiem. I skoro osoba, która nie działa w social mediach, może iść sobie zrobić to, to jest, wszystko jest dla ludzi, to ja też sobie mogę zrobić to. To w ogóle, czemu mnie ogranicza to, że jestem influencerką? Ja uważam, że dobrze, że o tym mówię, bo jest dużo influencerek, które coś sobie robią i udają, że to jest naturalne. I to moim zdaniem jest krzywdzące, bo potem na przykład taka dziewczyna powie, że ma naturalne pośladki, a nie ma naturalnych, kurwa, widać tam implant. O kim mówisz? Taki po prostu przykład z głowy mówię. Taki przykład. I idzie ta dziewczyna na siłownię, wiesz, trenuje kilka lat i właśnie ma duże uda i mówi, kurde, a dlaczego, na przykład jakbym nie mówiła, że zrobiłam pupę, dlaczego ta faceta ma chude uda i dużą dupę, skoro mówi, że to naturalnie i nie mówi o tym, że sobie nie, ją to, zrobiła. Nie, to, że ty mówisz wprost, że jeżeli sobie coś zrobiłaś, to dla mnie jest okej. Okay. Tylko ja się zastanawiam, czy to będzie miało ogólnie dobry wpływ na młode pokolenie. Że wiesz, nawet z największą drobnostką, że nie uczysz się jakieś tak, miejcie gdzieś co, bo ty jesteś kurwa ładna dziewczyna, fagata. Według mnie ty jesteś ładna dziewczyna i byłaś ładna jeszcze przed wszystkimi zabiegami. Teraz jesteś bardzo młody, ty masz poniżej chyba 24 lat. 22 lata w tym roku 22. Kończę. I non stop u ciebie widzę jakieś zabiegi. Bo zabiegi gdzieś... medycyny estetycznej nie są zazwyczaj permanentne i trzeba je podtrzymywać. Dlatego na przykład chodzę co 4 miesiące na usta albo brody sobie też robię. Bo ja się zastanawiam, czy nie lepiej dla ciebie by było, gdzieś zbudować większą pewność siebie, żeby cię, nawet jak ci jakiś tam kolega powie, a ty masz tutaj delikatnie krzywą brodę, żebyś powiedziała i chuj z tego, niż od razu leciała pod skalpel. Ale tak mi się podoba. Dobrze, okej. Okay. To są, okay, tak jak mi się podoba, znaczy, no nie? Akceptuję twoją wersję, okej. Okay. Rozumiem, co chciałaś powiedzieć. I Boże, jest to twoje czasy prawo. Różne, nie? Ja nie uważam, że byłam brzydka kiedyś. To nie jest tak, że ja uważam, że byłam brzydka, bo byłam bardzo ładna. Po prostu tak mi się podoba.
Ale pytanie na przykład, czy masz rozeznanie w konsekwencjach tego, jakie to będzie na przykład, czy będzie niosło jakieś konsekwencje na przyszłość, nie? Czy, no nie wiem, ktoś sobie zrobi już tam pomijając, co ty robiłaś, ale właśnie, nie wiem, ktoś sobie robi coś, wszczepia jakieś implanty, nie wiem, nie chce mieć worów pod oczami, to sobie coś tam wszczepia, coś i czy to później jakby nie separuje się w organizmie, na przykład na pogorszenie tego efektu za 10 lat na przykład, a masz 20 lat. Zależy jak, ja nie robię jakichś mega ekstremalnych zmian, wiesz o co chodzi, nie robię sobie ogromnych policzków czy czegoś takiego. Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ja mam jedno takie zaufane miejsce, w które chodzę na przykład, żeby się ostrzykiwać i tam ta dziewczyna, która jest wyedukowana pod tym kątem, ona mi doradza i mówi mi, o zróbmy to, bo to będzie dobrze, a ja mówię, a zróbmy to, ona mówi, nie, nie róbmy tego teraz, bo ty jesteś na przykład za młoda. Aha. Na przykład chciałam sobie zrobić lifting w twarzy i nie zrobię tego, bo dużo osób mi powiedziało, że tego się nie robi poniżej tam któregoś roku życia i że jestem za młoda. No i sobie tego nie zrobię, bo to odradzono mi. A taka wyedukowana osoba, kiedy jest brana pod uwagę jako wyedukowana, ile lat na przykład, czy już jest w stanie zaobserwować zmiany, które zaszły w tam, nie wiem, w ciele kogoś, kogo tam badała właśnie ileś tam lat temu, robiła? Czy ile na przykład taka osoba, ile może mieć lat w porywach? Nie wiem, nawet nie pytałam tej pani, do której chodzę. Ciekawe, ile w zawodzie robi, nie? Ile już osób, że tak powiem, ilu osobom pomogła? Ale wiesz, mogła się gdzieś też dokształcić od osób, które to rzeczywiście robią może dłużej. Może, bo to tak... Zawsze to tak trzeba odczekać trochę, pewnie zobaczyć, jak to później. Nie, ale ja tak samo, wiesz, to nie jest tak, że ja mówię, idźcie i ale nie, ja to, ja wiesz, to sobie, ja to nie, no nie? Ja to nie moja, ja sobie tylko pytam się z ciekawości, to nie jest mój żaden atak, tylko jakby ciekawi mnie ten temat, bo ciekawi mnie. Ogólnie to, że jestem młoda, no w wielu przypadkach lepiej jest zapobiegać, niż potem leczyć. Okej, okay. Ale właśnie dopinając temat, czy te wszystkie zabiegi twoje, Fagata, to nie jest trochę... leczenie kompleksów? Nie uważasz, że kompleksy się powinno leczyć bardziej u psychologa niż u lekarza? Słuchaj, ja znaczy, ja byłam też byłam bardzo pewna siebie, jak byłam bez tych wszystkich zabiegów. Nie uważam, że bez nich bym nie mogła żyć, ale po prostu tak mi się podoba. A miałaś też sporą aferę związaną z powiększaniem pośladków, że promowałaś jakiegoś lekarza, który ma bardzo kiepską opinię. Wiesz co, ja robiłam research u... I który podobno tam skrzywdził sporo kobiet. Wiesz co, nie znam tych kobiet. Nie znam tych kobiet, ale znam przynajmniej 5-6 osób z moich znajomych, które u niego robiły zabiegi i były zadowolone, więc słuchałam się raczej osób, które znam, a nie osób, których nawet nie ma nigdzie w internecie wizerunku. Nie mają followersów nawet. Takie potężne te niektóre dziewczyny, jak widziałem, jeśli chodzi o zasięgi. Aleksa, i wiesz, i operacji takiej też nie zrobi ci lekarz chyba, jak masz mniej niż 20 lat. A jak masz 20 lat, jak mniej niż 20 tysięcy followersów. A jak... nie robię osoby, które nie mają ten. I myślę, że osoby, które mają więcej niż 20 lat, mają swój rozum i sobie same też zrobią research i nie pójdą tam, gdzie influencerka im mówi. To raczej, wiesz, takie młodsze osoby idą tak za takim, wiesz, głosem. To nie jest tak, że ja mówię, idźcie tam sobie, zróbcie, tylko każda osoba jest odpowiedzialna za swoje ciało, a i tak tego nie zrobi dziecko. Dobrze.